Historia zaczyna się w zwykły sobotni poranek. Moja siostra Lana i ja bawiłyśmy się slajmem, kiedy nagle... O nie, moje włosy! Przepraszam, to był wypadek! Musimy to spłukać! Podniosłam mój ulubiony szampon i byłam przerażona, gdy stwierdziłam, że... był pusty! O nie, czemu teraz? Co za pech! Musimy znaleźć zastępstwo. Szampon tatusia może być. Tak, nie mam wyboru. W tym momencie nie wiedziałam, że moje życie się zmieni. Co za dziwne uczucie. Jakbym została gigantem. Nie może być. Dlaczego łóżko zrobiło się takie małe? O nie, wyglądam tak dorosło. Dzień dobry, kochanie. Twoje kakao. Pora iść do szkoły. Chyba coś jest ze mną nie tak. Chwilka, to dziwne. Byłyście tego samego wzrostu. Co? Nie może być. Myślałem, że ukryłem to bezpiecznie. O nie. Tylko nie to. Użyła go. Ala nie ma szamponu. Nie. Bycie dorosłym nie jest zbyt wygodne. Na co czekasz, Alu? Czas iść do szkoły. Nie mogę iść tak ubrana. Tak, siostro. Jesteś w sporych tarapatach. Ale mam pomysł. Zaraz wrócę. Oto sukienki, które kupiłyśmy na później. Jesteś pewna, że z nich nie wyrosłam? Tak nie może być. Hej, co jeśli... Tak, to powinno się udać. Co robisz? To moja ulubiona koszulka. No i już. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow! To jest naprawdę fajne. Siostro, po prostu jesteś geniuszem. Szkolny strój jest gotowy. A to oznacza, że trzeba iść na zajęcia. Najgorsza część miała dopiero nadejść. To jakiś koszmar. Moi przyjaciele mnie nie rozpoznają. Cześć, Lana. Świetnie dziś wyglądasz. A czy ja cię znam? To ja, Darku. Ala! Czy to jakiegoś rodzaju prank? To nie kawał, Agnieszko. Dobrze cię widzieć. Ach tak? Siebie też. Uwaga, klaso. Dzwonek zadzwonił. Czy nauczyciel mnie pozna? A co się dzieje? Przepraszam, to był wypadek. Te nogi. Nie wiem, co z nimi zrobić. Chodź bliżej. No dobrze. Rozumiem. Za mną, panienko. Dzieci z liceum tutaj nie pasują. Pewnie jesteś nowa. Proszę, poznaj swoją klasę. Nie bój się, są bardzo przyjaźni. Nie podoba mi się tu. Muszę stąd uciekać. Oni wcale nie wyglądają miło. Na co się patrzysz? Trzymaj się ode mnie z daleka. Dalej, Kasiu, pokaż jej, kto tu jest szefem. Co ja zrobiłam? Co jest nie tak? Nie dotykajcie mnie! Cześć, nowa dziewczyno. Co jest z nią nie tak? Pewnie się denerwowała. Ale dorastanie w ten sposób ma swoje dobre strony. Cześć. Dzieci nie mogą przebywać w klubie. Dlaczego myślisz, że jestem dzieckiem? A, tak myślisz. Jak mogłam to popsuć? Widzisz, jestem dorosła. Wygląda na to, że mówi prawdę. Dokładnie. To musi być jakaś pomyłka. Sprawdźmy jeszcze raz. 27? Widziałam to na własne oczy. Niedobrze. No to ja idę do środka. Czy to jest zepsute? Nowy dorosły świat otworzył się przede mną. Wow, tutaj wszyscy są tacy fajni. Wspaniale! Świetna impreza! Nauczyciel? Ojejku. Tymczasem tata już mnie śledził. Muszę od razu wejść do środka. Moja córka tam jest. Nawet o tym nie myśl, jakkolwiek masz na imię. Przegrywy nie mogą przebywać w naszym klubie. I kto tu jest przegrywem? O tobie mówię. Chodź, zaszalejmy. Dawaj, Tomku. Wow, ten facet jest niesamowity. Yo, bracie, muszę wejść na scenę. Tak, tak, oczywiście. To znowu ty? Cześć. Chyba wyraziłem się jasno. Tańczmy do rana. O tak. Hej, paniusiu, patrz, gdzie idziesz. Do ciebie mówię. Tak, to robię. Ha? Chipsy? Chodź tu. O, dokąd idziecie? Ha, to było łatwe. Ala, gdzie jesteś, córko? Walcz, 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 walcz. Tu jesteś, młoda damo.
jesteś w sporych tarapatach. Powiedz to tyranowi. Co ty robisz? Myślisz, że skrzywdzisz moją córkę? Zaraz dam ci nauczkę. Kałabunga! Bolało. Auć, moje plecy. Tatusiu, nic ci nie jest? Jest dobrze. Gdzie ty się wybierasz? Idziemy do domu. Ale mam 27 lat. Tak, moja pierwsza impreza okazała się być fiaskiem. Ten weekend poszliśmy na zakupy jako rodzina. Tatusiu, kup mi tę koszulkę. Proszę. Co ze mną? Powiedzmy, że moje gusta się zmieniły. 30+. Tego potrzebowałam. Jaki fajny materiał. Bonjour, madame. Szukasz mnie przypadkiem? Pozwól Louisowi pomóc ci wybrać. Ta luksusowa sylwetka pokaże twoją figurę. I materiał czysty jedwab. Wow, nie mogę się doczekać ceny. Specjalna cena dla ciebie, mon chéri. Ile kosztuje? Nic nie widzę. Myślę, że wiek zaczyna zbierać swoje żniwo. Nadal nie. Niech ktoś mi przyniesie okulary. Halo, jestem jak kret. Co jest nie tak z tą sukienką? Zobacz, jaka jest słodka. Myślę, że oślepłaś. Ojejku, zaraz będę. Zajmę się tym. I z lekkim chodem, trzepotaniem. Tatku, pożyczam te okulary. Hej, gdzie są wszyscy? Znowu się schowali? Więc kupisz to? O, 5000 za to? To zdzierstwo. Myślę, że skończyliśmy dzisiejsze zakupy. Halo, czy jest tu kto? Wreszcie są moje urodziny. Tylko raz się kończy 40 lat. Wszystkiego najlepszego, siostrzyczko. I nie zapomnij o życzeniu. 100 lat niech żyje nam. O, ale koszmar. Starzeje się z każdą minutą. Tak, 50. urodziny nadeszły niespodziewanie. Nasza Ala skończyła pół wieku. Świętujmy. Proszę, siostro. To najsmaczniejszy kęs w historii. O, wspaniale. Wygląda smacznie. Dobrze, spróbuję. Jest bardzo słodki. A, mój ząb. Starzenie się nie jest zabawne. To się zdarza. Chociaż szybciej niż zwykle. Takie jest życie. Myślę, że to będzie dokładniejsze. No i jak? Auć! Pomyśl kolejne życzenie. Jeszcze nie skończyłam szalika. Alu, stałaś się starszą panią. Nie ma mowy, byśmy zdobyli wystarczającą liczbę świec. Dobra, niech ci będzie. Wszystkiego najlepszego z okazji 70. urodzin. Zasnęła. Śpi? Kto by pomyślał? Wygląda na to, że Lana ma dość. Stałam się starszą panią szybciej niż się spodziewałam. Więc taki jest mój los. Dobranoc. Ale nie każdy mógł zaakceptować nową rzeczywistość. Na przykład mój stary przyjaciel, potwór pod łóżkiem. On straszył mnie całe dzieciństwo. A, to potwór! Ale nie jestem już tą małą dziewczynką. Nie zadzieraj z babunią! Jak śmiesz zakłócać mój sen! Kija! A masz! Tak, siostro, uderz go mocno! Żadnego szacunku dla potworów! Żegnaj! O tak. A tatuś czekał na paskudną niespodziankę. A? Co się dzieje? Zostanę tu na chwilę, dopóki nie znajdę nowego domu. Nie bój się, to nic. Nie zrobię ci krzywdy. No nie. Nie będę tu spał. Co za świetny współlokator. Tak wygląda na to, że ktoś się nie wyśpi. No cóż. Czułam, jakby moja siła mnie opuszczała. Nie możemy patrzeć, jak znikasz. No to co proponujesz? O, mam pomysł. Sprawimy, że Ala znów będzie młoda dzięki magii. No nie wiem. Ale czy mamy jakiś wybór? Już. Tata i Lana wykonują magiczny rytuał. Gotowe. Przyprowadź tu babcię. Szybko, musimy jak najszybciej rozpocząć rytuał. Duchy światła, wzywam was do pomocy. Nie śpij! Lano, daj eliksir mocy. Pij, moja córko. To musi jej pomóc. Tak,
Czuję przepływ energii. To tylko beknięcie. To się nie udało. Co dalej? A co jeśli zrobimy własny eliksir odmładzający? Tylko kilka składników i wszystko będzie gotowe. Bardzo chce mi się spać. O, wow! Udało się! Co tam się dzieje? O, tak się bałam. Ja również. Zabieraj mi to z oczu. To nasza ostatnia nadzieja. Dziwne. Nie widzę nic niezwykłego. Doktorze, co się ze mną dzieje? Z twoim dzieckiem wszystko jest w porządku. Tak nie może być. Musisz znaleźć przyczynę. Powiedz Tak, wszystko jest cudowne. Może ma problem z nerwami. Lano, przestań. No cóż, jeśli nalegasz. O, brak reakcji. Hej, jak śmiesz uderzyć starszą panią? A masz. O nie, poznaję moją siostrę. Hej ty, nie zbliżaj się więcej do mnie. Skandal, chwilka, mam lekarstwo. Ty nic, poniu. To cię uratuje. Zwykły lizak? Lano, gdzie są twoje maniery? Żarty sobie robisz? Ani słowa więcej, tylko patrzcie. Alu, weź lizaka. O, nie możesz się temu oprzeć. A potem zdarzył się prawdziwy cud. Widzisz to? Moja córeczka znowu jest mała. Moje ręce są takie małe. Kochanie, wróciłaś. Super, siostro, tak za tobą tęskniłam. Dziękuję, doktorze. Jestem twoim dłużnikiem. O nie, wystarczą pieniądze. Pieniądze? Nie pomyślałem o tym. Moja kochana siostro, nigdy cię nie puszczę. Patrz, to Zendaya. Gdzie? Szybko, idziemy stąd. Nie wstyd wam? Nabrali mnie. Przepraszam, doktorze. To jest nasze.